出去。Dzień dobry Państwu, witamy w studiu Pomorskiej Telewizji Narodowej. To chciałem dzisiaj, jest poniedziałek, mamy dzisiaj dzień 14, bo w niedziela była 13. No i chciałem podsumować ten ostatni tydzień, można powiedzieć, bo jest poniedziałek, to my to robimy podsumowanie tygodnia tamtego. Ale też i powiemy o wydarzeniach tego tygodniowych. Mianowicie w zeszłym tygodniu, no to trochę się działo. W sobotę na przykład byłem na przekopie Mierzei Wiślanej. No oczywiście tam masa ludzi chodzi i ogląda ten przekop. Ja nakręciłem film pod tytułem Przekop Mierzei Wiślanej i Czerwony Korsarz będzie przesadzał różę. Bo taka jedna róża, proszę Państwa, ta Zero Pament, to tak się rozpleniła, że ona normalnie no, ten cały przekop chce zasłonić albo zakopać, nie wiem co ona chce. Dlatego ja bym chciał tą różę z Europarlamentu przesadzić bliżej przekopu. Niech ona tam pokaże, co potrafi. No nie wiadomo, czy ona tam nie uwiędnie, bo jak ją koparat może zahaczy albo co. Cholera wie. W każdym razie przekop idzie pełną parą budowa i nikt tego już nie zatrzyma. Bo wiadomo, komu przekop jest nie na rękę. Chociaż nie wszystkim, bo ja na przykład z kapitanem z wielkiego rosyjskiego żaglowca rozmawiałem z Siedowa. I on powiedział, że mu to wcale nie przeszkadza, że przekop może być. Natomiast no, są inne siły w Rosji, którym przeszkadza ten przekop. Generalnie przekop jest tak zainstalowany i zrobiony, to znaczy takie są projekty, że on nikomu nie ma prawa szkodzić, bo jest specjalna śluza zrobiona, która nie pozwala na wymianę wody morskiej z wodą zalewu Wiślanego. A także, proszę Państwa, no jest budowana specjalna wyspa, prawda, na Zalewie Wiślanym, gdzie tylko będą będzie mogło ptactwo przylatywać, a nie będzie tam żadnych domków turystycznych, ani żadnych innych dla wczasowiczów. I to jest coś, co jakby jest dla ornitologów i dla ochrony przyrody. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje z tym głupim gadaniem, że zatrzymać przekop i tam posłowie jedni, drudzy tam pieprzą farmazony. Proszę Państwa, przekop, trzeba wiedzieć, chciał jeszcze Stefan Batory. Bo wtedy już kupcy rosyjscy utrudniali przepływanie przez Cieśniny Duńskie do Elbląga i tak dalej. Proszę Państwa, później też dogadał się król z nimi i przekopu nie zbudowano. Potem przekop chciała budować Platforma Obywatelska, jak miała rządy. Nawet w porcie tam w Sztutowie, nawet w kątach rybackich, przepraszam, gmina Sztutowo, kąty rybackie, tam jest wbita łopata i tam jest dowód na to, że właśnie to ludzie z Platformy chcieli ten przekop wtedy stawiać i budować. A teraz nagle im się odmieniło od tego, odleciało. No to niejaki ten prezydent Warszawy się tam wypowiadał o przekopie, ale niech on lepiej tą Wisłę przekopie i te gówna niech nie lecą nam do Gdańska, bo ja już tego mam dosyć, proszę Państwa, żeby gówna, proszę Państwa, do Gdańska leciały. Co to jest, proszę Państwa, no, jeżeli on nie potrafi zarządzać Warszawą i chodzi sobie na dyskoteki, to niech z dyżdżokejem zostanie, może to mu będzie lepiej wychodziło, a nie prezydentem został Warszawy, nie wiem kto takiego tego komika wybrał, no. Jednego komika wybrano, no ale ten sobie daje radę, na Ukrainie został prezydentem Ukrainy, ale to prawdziwy komik, a nie taki jak nasz Trzaskowski, no bo no Czajki, to wiadomo. Proszę Państwa, sprawa wygląda na tak, później popłynęliśmy jeszcze tam do Krynicy Morskiej, no tam jest piękny ten klub, ten żeglarski, jest marina, ale ta marina niestety wymaga przebudowy i teraz pójdzie przebudowa Krynicy Morskiej, będzie większy falochron, bo tak fale falują z tego zalewu i tam te łódki strasznie bujają. Jak żeśmy cumowali tam i spali, to nie dało się spać, bo tak straszne, jak te fale przyjdą, to normalnie tak buja łajbą, że normalnie człowiek się nakoi co chwilę do ściany przy tulach, no chyba, że ma do kogo innego, no ale buja strasznie. I tam będziemy, tej Krynicy Morskiej, te będą przebudowane to. No.
generalnie Klinica kiedyś to był kurort fajny i klimat był i takie stały budy, tanc budy, można było zatańczyć, a teraz to wszystko zabetonowali, proszę Państwa, no bo to projekty Unii Europejskiej są takie, no. Wszystko zabetonować i potem nie ma gdzie nawet tańczyć, no. Szkoda gadać. No takie mamy XXI wiek i ta cywilizacja nas zżera, betonowa, wszędzie beton. Na szczęście ja jestem nie w betonie, tylko jestem tu w studiu telewizji plenerowej w ogrodzie. Jednak widzieliście ostatnio, tutaj pokazywałem, jak się wino robi. Ale teraz, proszę Państwa, jeszcze nie robimy tego wina, bo trochę poczekamy, aż dojrzeją winogrona, chociaż dzisiaj bardzo gorący dzień jest, 24 stopnie, no trochę już słońce zaszło. Zbliżamy się do mety dnia. No i powiem więcej, bo dzisiaj, proszę Państwa, no przed chwilą właśnie mówili w radio, że był Putin, spotkał się z, znaczy u Putina był Łukaszenko, prezydent nowo niewybrany, który przegrał te wybory, a chce być dalej prezydentem. No bo tak oni mówią, ci co tam mieli obserwować, ale nie obserwowali, bo ich nie wpuścili. Proszę Państwa, generalnie sprawa się rypła i ten 26-letni prezydent, no tyle lat już jest dyktatorem tej Białorusi, no już nie ma w swoim narodzie, no, popleczniku aż tylu, żeby mógł dalej funkcję tą swoją pełnić. I on sam ostatnio się wypowiadał w jakimś wywiadzie, go widziałem telewizyjnym, że jak wszędzie już trochę się zasiedział, mówi, jak tu się żelazko podniesie, to jest Łukaszenko też, nie? I tam wszędzie jest Łukaszenko. I tak to wygląda z tym Łukaszenko, że on już wszędzie jest, tak? Generalnie sytuacja nie jest dla niego najlepsza. On teraz tam z Putinem pojechał, a ci tutaj z tego komitetu, tutaj co założyli sobie komitet, no ten społeczny taki, ci protestujący, to oni twierdzą, że on nie ma prawa żadnych umów podpisywać, bo nie jest umocowany przez naród. Generalnie sytuacja nie jest ciekawa, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No, Putin też chce swoje ugrać, no bo on chce mieć wpływy w tym, na Białorusi. A co dalej wyjdzie, to poczekamy. Tutaj a propos tego, co się dzieje. Aha, byłem jeszcze, zapomniałem napomknąć. Marsz był protestacyjny w Warszawie ostatnio. To było, a propos marszów, to były tutaj w Gdańsku 3 czy 4 marsze nawet, ale tam był protestujący przeciwko noszeniu maseczek i przeciwko COVID-owi, że to jest jedna wielka ściema, bo to jest, nie wiadomo, media majsternowe o tym mówią cały czas, natomiast ludzie już mają dosyć zamykania gęby w maseczkę i buzia w ciup i cicho być, no bo tak władza nas usadza. A co się dzieje dalej? No w Anglii podobno od dzisiaj to już nie będzie się mogła 6 osób nawet zgromadzić. Nawet z domu na imieniny nie można więcej niż 6 osób. No bo teraz takie restrykcje wprowadzają w Anglii. Więc wczoraj wszyscy w pubach siedzieli i ile się dało, bo jeszcze do wczoraj mogli, prawda? No bo tam te zakażenia im strasznie narosły. Wszędzie narastają. Proszę Państwa, no i każą nam się szczepić. Czy na co? Na grypę. No ale ludzie głupi wykupują już wszystkie szczepionki. A przecież na grypę, nawet jeżeli chcecie się zaszczepić, ludzie, to trzeba się zaszczepić na przykład w listopadzie, no bo okres grypowy przychodzi później, prawda? A po zaszczepieniu się przez 2 miesiące te przeciwciała się wytwarzają, a potem to już słabnie, te przeciwciała są kiepskie, także teraz to nie ma co się we wrześniu jeszcze szczepić, bo to za wcześnie. Koniec października, listopad dopiero, jeżeli już chcecie się szczepić, ja tam się nie szczepię i żyję, bo z tego szczepienia to ja to nie wierzę, bo to jest szczepionka na poprzedni ten wirus grypy, prawda? Tak to się ma. No mieli już jakiś wirus tam, na wirus tego COVID-a zrobić coś, ale im tam nie wyszło. Jakiś człowiek zachorował po tych szczepionce strasznie, no i przestali już tą szczepionkę uruchamiać. Generalnie sytuacja jest nieciekawa, bo cóż nam grozi? No jeżeli nas tak tresują i tak zabierają nam prawa, swobody obywatelskie, no to do czegoś to prowadzi. No, do systemy totalitarnych wszędzie chcą być na całym świecie i to nam grozi co? Że nas wyszkolą, wyuczą zachowań takich, jak pies Pawłowa będzie wychodzić, a to w maseczce, a to w rękawiczce. No teraz, proszę Państwa, do ośrodka zdrowia mamy chodzić. I teraz nawet lekarze, słyszałem dzisiaj, że oni się tam obwarowali w tych twierdzach, w tych przychodniach, bo na telefon chcą tylko leczyć. I oni chcą, żeby jak pacjent wchodzi do przychodni, to miał test od razu robiony. No, ludzie, czy byście zwariowali całkiem? No przecież kasta lekarzy odizolowuje się od społeczeństwa. Jeżeli idziemy do Biedronki, czy do Lidla, czy do jakichś innych sklepów, wszędzie ekspedientki pracują, prawda? Mają tam te przyłbice, czy tamtego i pracują. A lekarze nie, bo oni się boją pacjenta. No, jeżeli lekarz się boi pacjenta,
to przepraszam bardzo, to po co on został lekarzem? Po co składał przysięgę Hipokratesa? No, lekarze, zastanówcie się, co wy w ogóle czynicie. Wy jesteście do leczenia ludzi, a nie do robienia kasy tylko, no bo większość to by chciała kasę robić. Ostatnio słyszałem, że jeden to nawet gdzieś tam było w Norwegii czy gdzieś, lekarz zadzwonił do pacjenta i pyta się, czy jest zdrowy. Zapytał się go, czy jest zdrowy, no i potem przyszedł SMS z rachunkiem, no bo on mu już po porady zadzielił. Powiedział, że jest zdrowy, ale kurde, kasę już chce taki lekarz. No więc najlepiej zarabiać nic nie robiąc i pacjentów unikając. No ja też bym taki chciał mieć zawód, nic nie robiąc. Ja to nawet jako korsarz to się muszę napracować, bo to ciężka praca na plaży, robić zdjęcia z turystami, kiedy jest gorący upał, wszyscy sobie leżą i się opalają, a ja chodzę. No i te dzieci przylatują i robimy te zdjęcia. Pozdrawiam wszystkich, proszę obejrzeć moje filmy z ostatnich czasów. Aha, jeździłem Czarnowołgą, wiecie, pamiętacie Czarnowołgę, bo ona tam kiedyś porywała z ulicy ludzi. A ja jeździłem Czarnowołgą z 65 roku, jest taki film. Neon24.pl, polecam i pozdrawiam wszystkich. Ahoj, Sławomir Ziembiński, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, a zwany Czerwonym Korsarzem. Dziękuję bardzo.